I pędzimy do Paryża, gdzie jest Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie prezesie. Witam państwa. Wczoraj obejrzałem na nowo francuski dziennik telewizyjny sprzed 15 lat, kiedy Watykan zawiadomił oficjalnie o śmierci Jana Pawła II. Na placu świętego Piotra 2 miliony zapłakanych ludzi, 2 miliony sierot. Tak się opłakuje ojca. Potem spojrzałem na Wikipedię francuską, Jan Paweł II, hasło. 270 milionów wejść. Wiele wejść w ciągu ostatnich dni, w ciągu ostatnich tygodni. Teraz nam go bardziej potrzeba niż kiedykolwiek. Kościołowi go potrzeba. A teraz dzień dzisiejszy. No, telewizja francuska pełna jest zdjęć helikopterów, które przewożą chorych ludzi z przepełnionych szpitali francuskich na prowincję. Uruchomiono najszybszy pociąg francuski, najszybszy pociąg Europy, TGV, który przewozi, także został do tego specjalnie przygotowany, z medycznego punktu widzenia przewozi chorych na prowincję, czy też z miast, gdzie szpitale są przepełnione, do innych, gdzie jest luźniej. No wszystko to jest bardzo spektakularne, ale jednocześnie nikt nie wspomina o tym, że tuż przed wybuchem epidemii zamknięto w Paryżu dwa ogromne szpitale. Jeden to szpital w Saint-Denis, na przedmieściu Saint-Denis, słynne 9-3, biedne przedmieście, bardzo dotknięte przez epidemię, i drugi szpital w samym centrum Paryża, tuż obok katedry Notre-Dame, Hotel Dieu, ogromny szpital, od wieków główny szpital, centralny szpital Paryża, w którym w tej chwili jeszcze niczego nie brakuje, nawet szyby są całe, no tylko usunięto całe wyposażenie medyczne. Oczywiście ten teren jest już sprzedany promotorom budowlanym, inwestorom, łapówki wzięte, więc nikt pieniędzy nie odda. Tak, żyjemy wśród niebezpieczeństw, ale pod tym względem niewiele się zmienia od wieków. Pamiętacie, tato nie wraca ranki i wieczory, we łzach go czekam i trwodzę, pełne zwierza bory i pełno zbójców na drodze. Dzisiaj w borach zwierza mało, zbójcom nie wolno wychodzić na gościniec. Tato ranki i wieczory spędza w domu przed komputerem, co wcale nie oznacza, że przestały nań czyhać niebezpieczeństwa. W końcu lutego, kiedy wirus już atakował, rząd poparł organizowanie masowych imprez doskonale sprzyjających rozpowszechnianiu epidemii. Jednak sytuacja ewoluowała w takim tempie, że natychmiast po wyborach do miast 6 marca trzeba było pedałować do tyłu w zwolnionym tempie. Gdyż wobec braku masek i środków dezynfekcyjnych tarcza obronna zredukowała się do rzeczy najprostszych: unikania kontaktów, mycia rąk i kichania w zgiętą rękę. Tytułem ekspiacji za masowe imprezy wydano absolutny zakaz wychodzenia z domu. Jeżeli system jest wadliwy, jeden poważny błąd pociąga za sobą następne. Starsi państwo pamiętają z zamierzchłych czasów PRL-u, że kiedy władze reformowały jakąś błędną decyzję, lekarstwo z reguły okazywało się gorsze od choroby i trzeba było dalej naprawiać. Wiele przedsiębiorstw i instytucji może pracować nadal, stwierdziła we Francji z satysfakcją minister pracy. Od tego są komputery i smartfony. I to zadowolenie trwało niedługo. Przedwczoraj ktoś spostrzegawczy zauważył, że nigdy dotąd szerokie gościńce informatyczne nie były bardziej niebezpieczne. Hakerzy zrywają połączenia. Bugi informatyczne o szerokim zasięgu trwają po kilka godzin. Hakerzy sabotują ogłoszenia władz sanitarnych, ale największe niebezpieczeństwo stanowi kradzież informacji, w tym informacji strategicznych dla gospodarki i dla bezpieczeństwa państwa. Wszystko, co znajdzie się na gościńcu informatycznym, jest rabowane. Francuscy telejandarmi ustalili, że większość ataków pochodzi z Rosji i z Chin. Ale dla kogo pracują zamaskowani zbójcy? Tego nikt nie wie. Brody ich długie, kręcone wąsiska.
choroba COVID, COVID-19 wyrządza tymczasem coraz to większe szkody, możliwe do uniknięcia, gdyby sensowne zarządzenia zostały wydane w porę. Politycy zbierają żniwo idiotycznych wyborów do miast sprzed 2 tygodni. Wielu merów wystąpiło do sądu, zaskarżyło rząd do sądu o narażenie ich życia. Zmarł Patryk Devedjian, przewodniczący regionu Górnej Sekwany, przejawiał ożywioną aktywność podczas kampanii wyborczej, zresztą tak samo jak inni deputowani, i samych wyborów. Rozmawiał z ludźmi, ściskał ręce, całował się francuskim zwyczajem. Przyjęto go do szpitala w ubiegłą środę, w niedzielę było już po nim. Devedjiana żal mi szczególnie ze względu na to, co ten Ormianin zrobił dla kultury francuskiej w ogóle, a dla François de Chateaubriand w szczególności. Po 68 roku autor Geniuszu Chrześcijaństwa został zepchnięty przez dominującą myśl socjalistyczną na margines republikańskich programów szkolnych jako sztandarowy pisarz katolicyzmu francuskiego i szczyt obrzydliwości wicehrabia. Czasem tylko ludzie pióra przypominali jego pisarstwo klarowne i proste, model stylu wielkiej prozy francuskiej. Devedjian otoczył troską spuściznę pisarza. Dzięki niemu neogotycki dom w podparyskim Valais-aux-Loups stał się ważnym ośrodkiem intelektualnym. Razem z otaczającym go parkiem sadzonym 200 lat temu i pawilonem, gdzie Chateaubriand pisał swoje pamiętniki z zagrobu. Ludzie futbolu ze swej strony płacą straszliwą cenę swojej pasji. Umarł na COVID Michel Hidalgo, trener, który uczynił reprezentację Francji mistrzem Europy w 1984 roku. Umarł na COVID Papa Diouf, legendarny prezydent Olympique Marseille i dziennikarz sportowy. Słyszy się tylko o sławach. A iluż wśród ofiar epidemii znajdzie się anonimowych miłośników piłki nożnej, ilu przypadkowych widzów, tych, którzy korzystali z dozwolonych meczów w momencie, kiedy epidemia już szalała. Słyszy się pytania, o czym psia krew myśleli politycy, zezwalając na mecze futbolowe, kiedy morowe powietrze nawiedziło już Europę. O czym myśleli potem, w pełni epidemii, kiedy wzywali naród do wyborów, narażając setki tysięcy ludzi na śmiertelne niebezpieczeństwo. Trudno dociec, o czym myślą politycy, kiedy ich się słucha. Słowa służą do ukrywania myśli, mówił minister Talleyrand. Na szczęście istnieje znany już Rzymianom lapsus linguae, pośliźnięcie języka. Od czasu do czasu się przejęzyczą i nagle naród dowiaduje się, co siedzi w tych głowach. Po dojściu Mitterranda do władzy Jacques Chaban-Delmas oznajmił w Zgromadzeniu Narodowym: parlament jest rozwiązły. Chciał powiedzieć rozwiązany. Przed wyborami natomiast Valéry Giscard d'Estaing rzucił światłą uwagę: erekcja to jest coś, co się przygotowuje. Miał powiedzieć elekcja. Innym razem deputowany Robert André Vivien, znajdując tekst ustawy proponowany przez partyjnych kolegów zbyt ugodowym, zwrócił się do nich z wezwaniem: panowie, powinniście usztywnić swój seks. Chodziło o tekst. Większość przepraszam, mam kłopot techniczny mały, ale to już się naprawia. Więc większość lapsusów, no, to są freudowskie czynności pomyłkowe. Cytuję tylko to, co daje się powiedzieć po polsku, co daje się przetłumaczyć na polski. Takie pomyłki zresztą Francuzi łatwo wybaczają, trudniej jednak, kiedy idzie o sprawy serio. Ale też charakter karier politycznych wiele tłumaczy. Georges Lemoine, minister energetyki w rządzie Morois, opowiadał po latach, jak został mianowany. Potrafi pan odróżnić kaloryfer od piecyka olejowego? Dobrze, będzie pan ministrem energetyki. Wczoraj rano na pytania obywateli zatroskanych o przyszłość odpowiadał gubernator Banque de France.
słowo solidarność w ustach bankiera nabrało nowego znaczenia. Skąd weźmiemy te setki miliardów euro, które obecnie potrzebuje gospodarka? To proste, odpowiedział gubernator, pożyczymy. Kiedyś trzeba będzie to zwrócić. Zwrócimy je solidarnie, brzmiała odpowiedź. Co oznacza, że za zabawy bankierów, za miliardy na Wyspach Kajmana, za fantazję luksusu zapłaci solidarność, inaczej cały naród, cała ludzkość. Z większym optymizmem patrzy w przyszłość komentator wielkiego dziennika ekonomicznego Les Echos. Prowadzimy obecnie wojnę, mówi. Po każdej wojnie przychodzi inflacja. Pieniądze tak bardzo utracą wartość, że być może nie będziemy musieli nic zwracać.